Lalilu inspiruje się naturą. Zbuduj ścianę. Pokryj kłody liśćmi. Pod takim dachem można schować je się przed deszczem. Krzysztof postanowił zaskoczyć swoją dziewczynę. Wow, czy mamy nowy dom? Jak pięknie! Ma wszystko, czego potrzebujemy. Ale gdzie będę spała? O, daj mi chwilkę. Krzysztof natychmiast stworzył wygodny namiot. Świetnie! Już sobie wyobrażam ćwiczenie rano jogi. Kochanie, chcesz iść na randkę? O, rusza! Jesteś taki romantyczny! A Elza pozostanie bogata. Królowa Arendelle siedzi na kryształowym tronie. Hej, zapomniałaś o swojej sesji zdjęciowej! Kiedy? O, już zamówiłeś tkaniny! Zamówmy sukienkę, to pilne! Ma asymetryczny krój. Jest aż do ziemi. Wspaniale! Jeszcze więcej kamieni szlachetnych. Podoba ci się mój strój? Dziś Elza kręci teledysk. Hej, gdzie jesteś? Czekam na ciebie na planie. Cześć, jesteśmy tutaj. Wow, powinienem się do tego przyzwyczaić. Aha. Cóż, podpiszmy umowę. Zaczynajmy. Włączam kamerę. Hej. Elzo, jesteś taka elegancka. Daj mi kamerę. Nakręcę ekskluzywny film. O, tańczący Olaf jest najlepszy. Zdobędziemy miliony wyświetleń. Najlepszą częścią były szpagat z samochodem w tle. A smok będzie gwiazdą teledysku. Brawo! Połącz sztuczną skórę i filc. Zrób podeszwę ze styropianu. Narysuj sylwetkę buta. Zawiąż sznurowadła. W tych butkach ktoś przeszedł wiele kilometrów. Ale biedna Ania nie ma wyboru. Każde buty są lepsze niż chodzenie boso. Po drodze Anna zobaczyła wyprzedaż. Sklep z zombie dla każdego. Ładne buty. Chciałabyś je kupić? Tak, ale nie mam pieniędzy. Jeśli możesz mi zaimponować, są twoje. Krzysztofie, pomocy! Hej! Mam plan! Ania podniosła Krzysztofa i zaczęła robić przysiady. Wow, ale jesteś silna! Zasługujesz na nie! Super, gratulacje! Aniu, jestem z ciebie dumny! Dzięki! Pudełko plus złoty papier piankowy tworzy... Usuń słowa! Hej, ludzie, przyniosłem wam karton! Dziękuję, Olafie! Pokryj elementy złotem. Koraliki zastąpiły nogi. Codziennie kupuję nową parę. Olaf pomaga Elzie w domu. Ojejku, wszędzie są buty! Gdzie je położyć? Wow, Olaf, dlaczego tu jest tak brudno? Nie mogę znieść tego bałaganu. Proszę, przynieś mi szklankę wody. Ach, nie czuję się tak dobrze. Posprzątaj. Gdzie mam położyć buty? Może w koszyku? Wchodźcie tam. Gdzie to położyć? Może tu? Nie, tutaj. Co tyle zajmuje, Olafie? Zamów jakiś stojak na buty. O, to jest takie lekkie. I pomieści wszystko. Dobra robota. Jestem z ciebie dumna.
Wytnij ramkę na radio, używając styropianu. Zakryj boki filcem. Szpilka zmienia się w antenę. Dodaj przyciski. Teraz możesz w podróży słuchać ulubionych stacji. Ania usłyszała dziwny dźwięk przy śmietniku. Hej, skąd on dochodzi? Pójdę za głosem. Ugh, upadłam. Ale coś znalazłam. Nie mieliśmy wcześniej radia. A ja mam świetne wyczucie rytmu. Urządzę imprezę. Hej, podgłośnij to. To była dobra zabawa. Muzyka zbliża ludzi. Odrysuj stare skrzypce. Wytnij. Pomaluj obudowę tak, aby wyglądała jak lakierowane drewno. Gryf jest na miejscu. Najważniejszą częścią są złote struny. Wykałaczka stanie się idealnym smyczkiem. Rzadkie skrzypce Stradivari były przechowywane w Muzeum Lalitown przez wieki. Wtedy pojawiły się w Arendelle. Ach, jestem taka znudzona. Co mam zrobić? Pianko, chodź tutaj. Może zaproponujesz mi coś fajnego do zrobienia? Grrr, pozwól mi zaśpiewać. Ach, moje uszy. Umiesz grać na pianinie? Mocy jest jeszcze gorzej. Hej, co to za okropny dźwięk? Przestań! To doprowadza mnie do szału. Pokażę ci normalną muzykę. Brawo, brawo. Nie wiedziałam, że umiesz grać. Lata Akademii Bałwana nie poszły na marne. Elzo, czekaj. Nasze szwaczki cię zmierzą. Ile pieniędzy! Aż same przyklejają się do boa. Udekoruj wspaniały dodatek kryształami. Elza jest bardzo wybredna, ale nawet ona nie może odmówić takiego boa. Cóż, natura jest dobra i w ogóle, ale mam dość życia w lesie. Pora wracać do domu, do Arendelle. Mam nadzieję, że ktoś zobaczy mój znak i mnie podwiezie. Hej, dokąd zmierzasz? Muszę jechać do Arendelle. Jedziemy do Disneylandu. Pojedziesz z nami? Nie, chcę wrócić do domu. Ale dzięki. Ach, gdzie jest moja siostra? Aniu, to ty? O, kochana, czekałam na ciebie tak długo. Co ty tu robisz? Dlaczego po prostu nie wrócisz ze mną do domu? Weź to, Boa, na dworze jest zimno. Jest takie cieplutkie. Wracajmy. Będziemy potrzebować breloczka. Pomaluj plastikową ramkę na złoto. Staw certyfikat. Róże mienią się w bokach. A wokół jest przewiązany sznurek. To świetny prezent. Wyglądasz na zmęczoną, Aniu. Co masz na myśli? Cóż, twoje włosy. Elzo, nie miałam nawet szczotki. Weź to. To certyfikat do salonu piękności. Zasługujesz na relaks i zadbanie o siebie. Matko, tutaj wszystko jest takie piękne. Panienko, zgubiłaś się? Nie, twój adres jest na certyfikacie. Żadnych pytań, usiądź. Pora na przemianę. Ach, to jest takie trudne. Jesteś taki utalentowany. Wyglądam pięknie. Wróć wkrótce, panienko. Słomki znajdują się wszędzie. Zaciśnij brzegi tuby. Wypełnij klejem na gorąco. Etykieta jest na miejscu. Teraz tubka trafi do jej kosmetyczki. Siostro, tak się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Aha. Jesteście spragnione, panie? Przyniosłem parę. Bardzo chętnie. Smaczne. Aniu, jesteś taka blada. Weź samoopalacz. Twoja skóra będzie wyglądać świetnie. Po prostu połóż się i zrelaksuj, a ja sobie popływam. Podczas gdy Elza pływała, Ania nałożyła za dużo balsamu do opalania.
Już nie musisz się opalać. Zgadza się.